Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Piwojak, a na waszych ekranach widnieje PlayerUnknown Battlegrounds. Moi drodzy, od pewnego czasu już miałem ochotę na tą grę. Chyba tym najbardziej graczom, najbardziej obeznanym w świecie gier, nie muszę tłumaczyć, co to jest za produkcja. Oczywiście Battle Royale. Gra miała swoje 5 minut, jeśli chodzi o wakacje zeszłego roku. Natomiast był to tylko Early Access. Gra wyszła w grudniu 2017 roku. I teraz będę dla was starał się nagrywać odcinki, bo nie idzie mi jakoś tak tragicznie, żeby tego było wstyd pokazać. Wiadomo, mogłoby być jakoś tak bardziej wybitnie, ale wydaje mi się, że akurat z tego materiału, który wam pokażę, jestem naprawdę z tych tutaj moich wyników, no nie powiem, no trochę dumny, ale głównie też mam takie wdzięczność, odczuwam, że mówię, że nie poszło mi tak jakoś tragicznie. Moi drodzy, jest to gra Battle Royale. Zdaje się, to już mówiłem. W opisie znajdziecie tak moimi słowami opisane, na czym polegają te gry, bo może ktoś nie wie i tak się zastanawia, o co w tym chodzi. A ja mówię, że ja nie lubię jakby zastawiać was jako moich widzów takim, wrzucać was od razu do oceany, jak to moja pani polskiego w gimnazjum mówiła, bo po prostu ja chcę, żebyście po prostu wiedzieli, co wy oglądacie. Dzisiaj mam dla was, to jest w ogóle pierwszy w historii moje nagranie z Battlegroundsów, oczywiście w samotności. Tak też następny odcinek również przeprowadzimy w samotności. Gram moje razy na trzeciej osobie, bo tak mi się wydaje, że będzie to miało najwięcej sensu. Dobrze, moi drodzy, zapraszam. No dobrze, moi drodzy, działajmy. Wydaje mi się, że tutaj ten bootcamp będzie miejscem takim dosyć ważnym polecenia. Tam też wydaje mi się, że większość też wpadnie na ten pomysł. Ale tutaj jeszcze mamy mniejsze zabudowania, także nawet jeżeli coś gdzieś, to po prostu... Dobrze, moi drodzy, już sobie tutaj wylecę, chociaż podejrzewam, że nie było to do końca mądrym posunięciem, ale akurat tutaj też mamy bloczki, także akurat ten największy tłum, podejrzewam, że i tak poleciał na kamieniołom. Nieco jak na mnie na kamieniołom, tylko właśnie na to bootcamp. Tak, teraz patrzymy, czy tu jakiś kolesi nie ma. No tam jest koleś, ale on tutaj do kamieniołomu leci. Tam na plażę też mi się raczej nie opłaca lecieć, bo tam ktoś też leciał i to dosyć sporo osób. Więc po prostu... A kurde, tam też koleś wpadł na ten podobny pomysł, co ja wpadłem, no. No dobra, miejmy tylko nadzieję, że coś tutaj znajdziemy. No, M416. No, to kolega tutaj za bardzo nie miał szans jakichkolwiek. Umik płomienia, czy to mi się przyda? A weźmy sobie to. W sumie czemu nie? To nam szkodzi? No, tam kolega nic wybitnego nie miał. Czyli mi się trochę, przyznam, przyfarciło. Bo tutaj coś sobie muszę chwileczkę, bo sobie muszę poprawić. A dobra. Teraz coś tak widzę, że ta kamerka jest idealnie dopasowana, ta ramka do... Ale tam w sumie te szczegóły w sumie prawie nie widać. Teraz musimy skupić, żeby nie zginąć. Będę szybko. Jak tam ta strefa by wyglądała? No jestem w miarę. W sumie mógłbyś się powoli zacząć właśnie przemieszczać tam na ten bootcamp. Plecak. Jakiś magazynek do PM-ów, ale... O, jest AKM, to wolę jednak AKM-a niż... To napój energetyczny, przyładujemy sobie. A naszą podstawową będziemy mieć M416. Czy nie ma tu hełmu? To jest dobre pytanie. Plecak poziom pierwszy, to ja mam. Nie wiem, co daje kanister, przyznam szczerze.
Dobra, no to możemy się powoli zacząć przemieszczać. Nie, jeszcze sobie przeszukam te domki tutaj. Bo wiecie co, jaka łacha zrobię sobie na auto, a M416 sobie zostawię na pojedynczy. To są jeszcze jakieś domki godne przeszukania. Chyba nie, chyba nie. Tutaj byłem. No, także obawiam się, że to tyle. No i cóż. Zmierzajmy w stronę tamtych zabudowań, choć tam już widzę z daleka, że są drzwi otwarte, więc raczej nic nas tutaj szczególnego nie będzie czekało. A nie, ten ma chyba zamknięte, ten pierwszy z brzegu. Tam gdzieś jakieś strzały słychać daleko. Mam nadzieję, że nie jestem ich adresatem. No, stać tutaj to jest strasznie ryzykowne. A nie, to myślałem, że to jest ten bootcamp, to jest jeszcze jedno takie tych mniejszych zabudowań. A wiecie co, ja was za chwilę jednak przeproszę i sobie tą... O, tą kamerkę sobie dopasuję. No, już powinno być w miarę okej. To trochę mi jednak przeszkadza. Jednak tak to uczucie, że nie jest taki idealny materiał, to jedne. Tak, nic tu nie widzę. Znaczy, ja tylko teraz szukam hełmu, bo tak z bronią to nie jest najgorzej. Na obecną chwilę. Ale też tak nie jest jakoś wybitnie. Chyba mamy tu jakiś rewolwerek bez amunicji. No właśnie, więc to też nie jest sytuacja za ciekawa. Tu są drzwi pootwierane, a nie, przepraszam, nie są. To jest kamizelka policyjna, poziom pierwszy, no to nie biorę. Mamy amunicję do pana rewolwera, to jest taki rewolwer, no w sumie tak... Taki rewolwer, ale nie do końca bym powiedział jednak. Taki pistoleto rewolwer, bo tak to w sumie wygląda pół na pół. Och, hełm to dodatku poziom drugi. No dobra, to w całej chcieć chodzi o uzbrojenie, to praktycznie mam wszystko co chciałem. Ale jeszcze co mam w szkole tu przeszukać, może coś ciekawego będzie. Tłumik płomienia, proszę was serdecznie. Mamy. O co my tu mamy jeszcze? A to ja mam to, co mi potrzebuję. Dobra, teraz tak. Tłumik płomienia sobie też nałożymy na naszego AKM-a. No, przydałby się jakiś celownik jeszcze, ale to tam... Chwilowo, no to chyba nie jest priorytetem. Na razie priorytetem jest oczywiście przetrwać. Jeszcze ciągle jestem w strefie. Gdybym na ten but... Kam się szło? Chyba w tamtą stronę mniej więcej. No tak, odrobinkę w tak posko... O, o, tam coś daleko był. Jest, no to ja mu za bardzo nic nie zrobię. Więc... Starałem się podejść. No, chyba, że mnie niestety będą szybko zmuszeni wypatrzeć. Jak tam to wyglądało? On tam te domki będzie. Ja miałem podobny pomysł, żeby tam na te domki pójść. Ale chyba tutaj kolega jednak z tego... Znaczy jednak kolega mnie trochę uprzedził. No, biegać tu pod górkę to ryzyko jest straszliwe. Znaczy podejrzewam, że na kogoś tu ja się jeszcze natknę. Tylko to jest kwestia kiedy, w jakich okolicznościach ja się na niego natknę. Tutaj... Nikogo jeszcze nie było przede mną w tych zabudowaniach, bo drzwi są zamknięte, bo raczej gracze zostawiają sobie otwarte. Także to jest dosyć w miarę korzystna sytuacja, bo mam takie poczucie bezpieczeństwa. No i jeszcze tam ta strefa jakby się tak nie utwierdziła. Chyba idziemy tu szybko do tej chałupki. Też podejrzewam, że plecak poziom pierwszy to już mi niepotrzebny. To my tu mamy, tak, mamy jakąś butelkę, która nie jest żadnym łupem. O, taki samochód duży. Sobie wezmę... No. No co tak, bierzemy trochę tej amunicji. No mamy wektora.
Więc nie wiem, czy w sumie za tego AKM-a by, bo nie mam do niego amunicji. Ale z drugiej strony wtedy tam szkodzi, nie? Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Tu mamy znowu tą ala strzelbę. Nie, w sumie nie potrzebna mi ta amunicja do tej strzelby. Tu mamy AKM. I nie mamy chyba do niego amunicji tutaj, nie? No, to trochę lipka. Tutaj coś jest, ale to jest do pistoletu właśnie. I chyba do wektora też trochę. No ten pan tym samochodem troszeczkę mu klepie się zachowań. Ale przyznam, że jestem troszeczkę zaskoczony. Myślałem, że będzie mi gorzej szło, tym bardziej, że włączyłem magiczny przycisk nagrywania. Co coś tutaj strzelało do mnie, więc... Pozwolę sobie zmienić na automatyczny i kogoś tutaj może zjedziemy. Jak tam obszar gry? Ciągle jest tak w miarę ok, w miarę korzystny. Więc nie będzie tutaj chyba jakiegoś problemu z tym. Ciągle gdzieś tutaj słyszę strzały z prawej strony. Spróbujmy wybiec. Kierując się w tamtą stronę. Tylko tak, żeby ze strefy gry nie wyjść. No, przecież się będzie ograniczał powoli. Stopniowo. No nikogo tu nie widzę, słuchajcie, na razie. Znaczy na razie to... To na razie to czasami, wiecie, jest zdradzieckie. Na razie potem... Nie mam żadnych sprzętów do leczenia, co też nie jest dla mnie sytuacją komfortową. Tu są jakieś domki, ale wydaje mi się, że jak zejdę tą stroną, będę troszeczkę bezpieczniej mógł sobie zejść, aniżeli bym to robił tak tamtym stromem prosto na te budynki, te trochę jeszcze oczywiście okrągłe. To jest taki budynek, muszę na niego uważać, bo ja go nie zauważyłem wcześniej. Tam chyba, nie, są chyba drzwi otwarte w nim, tak mi się wydaje. Z tej odległości trochę jest tak średnio, bym powiedział. 35 graczy jest w grze. Także nie ma jakiejś tutaj ultra tragedii strasznej. Tu ktoś infiltrował. Przepraszam, to bo. No a tutaj też coś był, tylko z jednej strony. Zostawił mi amunicję. Czego wektora jednak, moi drodzy, nie wziąć? Mnie kusi, podkusza. Bo i tak tu mi się kończy amunicja do tego. To tym to M416 będzie na takie dalekie dystanse. A tak, moi drodzy, raz się żyje, nie? Teraz tak. Tutaj będąc w budynkach, to ja jednak będę preferował wektora. Bo tutaj jednak może to mi dać sporą przewagę. Oho, tam ktoś biegnie. Czy on wybiegnie z tamtej strony i zresztą? Coś tam oberwał. Nie mam żadnych granatów. Czy iść tam po niego, czy nie iść? Nie pójdę tam po niego, bo tam są okna w budynku i będę miał strasznie będę otwarty. Przejdę tym budynkiem, może trochę dam mi osłonę, bo podejrzewam, że większość już słyszała strzały, więc będzie się tutaj starała przemieścić gdzieś. Ale chyba tam był facet jeden, to na pewno. Musimy tą okolice obserwować. A jednocześnie... Właśnie, nie patrzyłem, jak tam obszar gry wygląda. Tak fajnie się strzela, ale... No, to się będzie powoli kurczył w naszą stronę. Tam mamy bardzo fajne budynki, tam na górce. Więc... Tylko boję się, że on tam patrzy przez okna na mnie. A z drugiej strony siedzieć tutaj, to... Też chyba pomysłem... O tym bardziej, że jest... Stają do mnie jacyś snajperzy.
Dobra, przemieśćmy się. Żeby tamten nas nie poskładał. Teraz nie wiem, za sobą tego kamienia się kurde warto schować. Nie, to nie tam polesia nie ma, to nie jest poleś. No, dziwna sprawa, nie wiem, się schował tamten. Ale fakt, próbuj tam te budynki tam na górze prześledzić. Jednocześnie starając się uniknąć jakiejkolwiek konfrontacji z naszym przeciwnikiem. Tak, co my tu mamy? Tu mamy jakieś znowu gadżety. O, amunicja do wektora bardzo mi się przyda. Kamizelka poziom pierwszy, hełm poziom pierwszy, nas nie interesuje. AKM. No i hełm poziom pierwszy, no to również. Znowu jakiś samochód jedzie gdzieś. I tak, ostrzelaj kurde. Nie to wektory. Kurde no. No cóż moi drodzy, mam nadzieję, że niemniej ten materiał wam się podoba. Wydaje mi się, że na pierwszy raz to wystarczy. Cóż moi drodzy, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wchodźcie na kanał Kurowy na Instagrama, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału, trzymajcie się.